zejściu na ten poziom Ciul Spener poczuł się jakoś tak nieswojo. Jakby jakaś groza, strach wisiał nad nim. On nie wiedział, co się dzieje, co jest nie tak. Prawdą było to, że Wizu po dyskusji z Kiną doszedł do wniosku, że czas uśmiercić Ciula Spenery, żeby zastąpić go troszkę innym rodzajem narracji, bo pomysł gadania w tym samym momencie co nagrywanie nie sprawdzał się do końca, czego Ciul kompletnie nie rozumiał, o czym kompletnie nie wiedział, ponieważ nie wiedział, że jest postacią w grze. Ale mimo wszystko nad Ciulem wisiał pewien taki strach, że ma zdarzyć się coś złego. Może pułapka, który nie przewidzi, może potwór, który... Tak, który dosięgnie go. Wow, te szkielety są faktycznie złe, tak jak mówiła Kina. Wow. To tak, to miał być odcinek na temat uśmiercania Ciula Spenery. Celowego miałem zrobić to w jakiś taki epicki sposób, puścić go z dymem, a się dałem w sumie zabić przez przypadek. Znaczy... Goodbye, Dover. Better luck next time. Tak więc, plan był taki, żeby grać w Delvera i jednocześnie nagrywać jakieś audio, prowadzić jakąś narrację, i okazało się, że ja nie mam tak podzielnej uwagi, żeby sobie z tym poradzić symultanicznie, więc po dłuższych, krótszych dyskusjach z Kiną, która też się w Delverze zakochała, też polecam wam jej filmiki, bo robi mega rzeczy z Delverem, doszliśmy do wniosku, właściwie wbiła mi doba, że powinienem zacząć to nagrywać obraz osobno, a swoje gadanie później dogrywać z offu, wiedząc co się zdarzy, żeby móc jakoś tą narrację prowadzić i żeby się nie rozpraszać tym, że o, znalazłem spodenki, jej! I wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, więc od przyszłego tygodnia Delver będzie w odcinkach nie trwających po 3 minuty, ale za to będzie z jakąś taką narracją, wymyślę nową postać, wymyślę nowe dzianie się. Tak więc dziękuję za uwagę. Hej! Powiedz czymś, że się nagrało. Nagrało to się.